Jeśli chodzi o moją formę, to na pewno jest ona dużo lepsza niż w poprzednim sezonie. Na pewno niektóre mecze, sporo meczów mi nie wychodziło. Tak jak niektórzy mówią, to że były to moje takie frycowe w pierwszym sezonie. Teraz jest dużo lepiej, ale na pewno jest na czym jeszcze pracować i ja dlatego będę dążył, żeby grać jeszcze lepiej. No było to kiedyś jeszcze, no tak jak mówię, byłem jeszcze kiedyś młodym zawodnikiem, do tej pory jestem, ale tak jak wtedy nie byłem jeszcze ograny. Ten Resmona potrzebował doświadczonego zawodnika, który po prostu skoczył od razu do pierwszego składu i grałby. Ja takim zawodnikiem jeszcze nie byłem, nie miałem tego grania, którego on potrzebował i postanowiłem sobie odejść do innego klubu, spróbować się po prostu, ogrywać się, no i zobaczymy co będzie teraz. Ciężko powiedzieć, jest ich sporo na pewno. Trener Francesc Muda jest jeden z takich frazowanych kandydatów. Ja myślałem nawet jeszcze nad trenerem Kasperczakiem, który na pewno jakieś tam osiągnięcie reprezentacjami miał. No i myślę, że taka dwójka. Na pewno każdego zawodnika w głowie jest jakiś temat reprezentacji. Ja na razie sobie tego gość tam nie zawsze nie przerosłem sobie głowy, no ale po malutku, po cichu zawsze człowiek liczy. Thank you.